Cześć, z tej strony HIV i zapraszam Was na kontynuację przygód w Destiny. Słuchajcie, tym razem misja numer 5 na Ziemi. Ostatnio była czwórka, więc teraz piątka, proszę bardzo. I jedziemy. And launch. Muszę Wam powiedzieć, że pod Waszą nieobecność pobawiłem się trochę w menusach. No, troszkę tam w ekwipunku zacząłem mieszać. Poza tym jedną z misji powtórzyłem. No po co? No po to, żeby się powoli podpakowywać, swoją postać coraz mocniejszą tworzyć. To dosyć ważne w tej grze. A ja nie będę też nagrywał każdego swojego ruchu, który wykonuję w tej grze. Postaram się z wami przejechać przez najważniejsze misje. Znaczy przez misje fabularne z wami się chcę przejechać. A później to już na zasadzie wolnych strzałów będę wam pokazywał walkę w multi, PvP oraz jakieś dodatkowe atrakcje, które będą się pokazywać z czasem. Tutaj, dobra, ale mamy nową misję. Koniec tego ględzenia. Tam trzeba dotrzeć, proszę bardzo. A zmieniłem sobie w międzyczasie klawisze, ustawienie, to o czym mówiłem. Jest akurat w opcjach bardzo fajna możliwość swap, czyli zamiany tych najważniejszych klawiszy L1, L2 bez zmiany jakby całej reszty konfiguracji. To jest bardzo, bardzo przyjemne. Okej, co my tu mamy? Tu mamy takie pierdoły. Powinienem już mocniej bić z melee. Dobra, biję mocniej. Nawet. Kurczę, teraz. Dobra, miało być bez zabawy. A jak bez zabawy, to lecimy za fabułą. A fabuła nas tam pcha. Co w tym wszystkim najlepsze, to to, że zacząłem już mówić liczbie mnogiej. My. Tak, zrobiliśmy. Tam nas tam pcha. Strasznie to durne, ale... ale w tym przypadku niezbędne. Wręcz. No mi się kolorowe. Aha, założyłem sobie w ogóle snajperę, która mi się w takich przypadkach jak ten może przydać bardzo. Masz. No tak jak mówiłem, w ekwipunku się pobawiłem, coś tam zebrałem wcześniej. Więc odkodowałem karty i tak dalej, i tak dalej. No, mi się chodź tu. Coś tu z niego wylutowało się? Nie. To cisnę. Aha, wiem co będzie w tej misji. Dokładnie wiem, będzie to samo co było z tym czarnoksiężnikiem, tylko będę szedł dalej. I dalej będzie jeszcze mała zadyma. Okej. Okay. Ciśniemy. Lunar Kompleks. Tak sobie patrzeć, czegoś nie zostawiłem. Bo jak powtarzałem wcześniej misję, to zauważyłem, że jakiejś skrzyni nie zabrałem z lutem, a tak być nie może, żeby nie wziąć skrzyni z lutem. Bo nie może być tak w tej grze. Absolutnie, ja się na to nie zgadzam. Dobra, jaką ja mam ciężką broń w tej chwili założoną? Rakietnicę. Dobra. Z rakietnicy to ja teraz nie będę używał. Aha, czyli teraz już nie wyskakują na mnie pierdoły. Tylko się tędy muszę przedrzeć. E voilà, no i tak. I ciach. I powtórka z rozrywki z Wizardem będzie. Ale teraz jestem mocniejszy, no to jednak z poziomu na poziom, z broni na broń. Jestem wyraźnie mocniejszy. Który ja mam poziom, to jest chyba piąty. Nie, czwarty. Nad piątym pracuję, widzicie? Wskaźnik u dołu. Każdy zabity przeciwnik tam się dodaje. A widzicie? Plus 20. Ile punktów trzeba? Nie wiem, bo nie jest to pokazane, ale pewnie całkiem sporo. Ile punktów, żeby na kolejny poziom skoczyć? No, pewnie sporo, ale... to nic... okej. Tu jest spora grupa. O, mam... a właśnie, mam też atak super charge, czyli super naładowane. I wam pokażę, jak to wygląda właśnie, tak?
i wreszcie mogę z niego korzystać. Bardzo fajnie. No, zresztą ten atak będzie bardzo ważny później. Tak się będzie postać rozwijać, czy to jest to. A skoro mam też snajperę, no to można z większej odległości grzać do gościa. I head, i ciach, i trach. No, całkiem mocna ta snajperka. Jak na ten etap gry oczywiście. No, gdzie ty jesteś, gościu? Byłeś tu jakiś? Dobra, ale zanim pójdę, bo tam mam iść. To jeszcze sobie coś chcę sprawdzić. Mianowicie w poprzedniej misji tutaj była złota skrzynia. Mam nadzieję, że pamiętacie. Oglądaliście. A teraz czy coś jest? Teraz nic nie ma. Dobra. Dobra, to zasuwam. Mam straszny problem, jak oglądam swoje materiały. Znaczy wynika z nich, że ja ciągle mówię, dobra, okej, w porządku, aha, nara. Tak sobie, tak do siebie gadam. Tak, można z tym żyć, nie? Są większe problemy na tym świecie. Okej, tutaj kilku gości widzę, chcę w ryj. Aha, będę ghosty zbierał z kilku gości, będę próbował je wyciągnąć. Dobra, tutaj już ghosta znalazłem. Pięknie. Tu nic nie ma? No jak to? Czemu tu nic nie ma? Coś mi się tutaj świeciło przed chwilą, ale nic, dobra. Okej, robię swoje. A pokazuje mi gra, żeby gdzieś tak mniej więcej. To jest jakiś koleś. Chyba, że to jest... Ludzie do mnie dołączają do Fireteamu i czasami ja nie wiem o tym. Bo nie zwracam na to uwagi. A ja gram online, więc siłą rzeczy można się dołączać. Dobra, tu są ghosty. Wypad. Dobra. A właśnie, dobra, okej. To ciśniemy. The darkness is growing stronger. We have to finish this. The array control station is in the next sector. No, respawning restricted, czyli znowu jak będzie fail, to dupa, to fail. Bo do tego momentu będzie mnie wracało, czyli checkpoint taki powiedzmy. Dobra, kolesi są daleko, więc na takie okazje jest stworzona taka broń. No i co, nie ma nikogo? Chodźcie tu, ćwoki. Mam nadzieję, że nie mówię za cicho, tak swoją drogą. Mikrofon mam taki sobie, takiej jakości. A też głośno nie mogę mówić w tej chwili, ponieważ, aż sprawdziłem, jest godzina 5.17. No, 5.17 nad ranem, nie 17.17, nie mylić. 5 to 5. A 17 to 17. No, także takie rzeczy. Nie pytajcie o szczegóły i dlaczego i tak. I jak ja to robię. No, misiek. Bach. I wryło. Czy coś tu jest do zlutowania? Chyba nie. To cisnę. Tutaj warto też się rozglądać do góry, ponieważ tam też potrafią być wciśnięte skrzynie. Aha. No ale co? Gdzie jest jakiś checkpoint? Gdzie się kończy? Cały czas idę na jednym tym,
A zresztą to niedaleko, a poza tym to sama przyjemność, więc co się przejmować będę. Czy coś tutaj się dzieje? Tak jest, tu się któraś czai. Approaching the control station. This is it. Tutaj trochę zrobimy dym. A masz? Ja przypominam, że gram na poziomie trudności normal. Po przejściu misji można... Czy też na początku? Nie, na początku chyba nie ma wyboru poziomu trudności. Albo je, nie, jest, jasne, że jest. Ja gram na normalu w każdym razie, żeby się tutaj nie spinać. Ale oczywiście będę na wyższym poziomie trudności grał, prędzej czy później, pewnie w koopie, bo znacznie przyjemniej. No jednak więcej jest wtedy argumentów przeciwko przeciwnikom, jak się gra w teamie. Tu będzie całkiem gorąco za chwilę. Ale to wam za chwilę... Nie będę spoilerował w tej chwili. Zaraz wam opowiem i pokażę. Nie, no nie będę się z nim tak bawił. Wchodzę na Rambo i robię porządek. Ten się to teleportuje trochę. Skurcybyk. O, tak jest. Zapomniałem przecież, że to mam. Ten atak piękny, wspaniały. O, tak, 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 tak. Coś mi się tutaj zrobiło. Upgrade jakiejś broni, na razie nie mogę. Pewnie tylko Pulse Rifle, którym gram w tej chwili. No to zajrzyjmy, póki jest spokój. Chwila, co my tu mamy? Upgrade, tak jest. Broń, którą mam. Tu są jakieś nowe giwerki. Auto Rifle na 37 ataku. Tu mam Pulsa 49, czyli całkiem mocno, ale ja nie lubię grać Pulsami, bo one strzelają krótkimi seriami. Trzeba za każdym razem klepać klawisz, mnie to irytuje. Tak jest, tutaj mam, jak widzicie, powolutku kolejne części ekwipunku. Pancerz mam kompletny, nie licząc tego. Ale to akurat nie ma wpływu większego. To jest tylko znacznik, dobra. Czyli tak, broń mam lepszą w tej chwili. Co my tu mamy? Czy tutaj coś jest? Nie można wejść nadal, tak samo jak było w becie. No ale beta była, tak jak mówiłem, pełną wersją tylko. To nazwaną marketingowo, tak ładnie. Ograniczoną, ale to nic. No. Bronicie, tak? Ładnie bronicie. Smutno mi się gra w pojedynkę, muszę wam powiedzieć, ale o 5 nad ranem ciężko jakiegoś kompana zdobyć. Udało ci się zdobyć trofeum Bane of the Kel. No i dobrze. Niespecjalnie się starałem. Ninjasy, ninjasy, ninjasy. Niedobrze, niedobrze. Cholera. I co? Chcecie powiedzieć, że tyle mnie teraz cofnie? No, świnie. Dobra, teraz się z nimi szybciej upolam. Okej, okay, wracam z komentarzem. Po to, żeby jakby upłynnić tę rozgrywkę. Upłynnić, co ja w ogóle wygaduję? No, w każdym razie nie będę wam pokazywał za każdym razem, jak po respawnie powtarzam dany fragment gry, tylko będę montował w takie płynne fragmenty, żeby was nie zanudzić tutaj. I też nie zabić swoją lamerskością. A, skończyło się ammo, ależ owszem.
wtedy, kiedy jest potrzebne, zawsze się kończy ammo, nie? Kiedy jest najbardziej potrzebne. Okej, w międzyczasie wbiłem się na piąty poziom, bo tych przeciwników troszkę tutaj załatwiłem. Ładnie, o, ninjasy, tak. Trzeba by ich dosyć szybko załatwić, bo jak do mnie dotrą, to jest źle później. No, ale faktycznie. Powiem wam, że czuć przyrost mocy, to w momencie się dzieje z poziomu na poziom, no. Super. Czuję, że jestem coraz potężniejszy i to tak wyraźnie. Chociaż o potężności to na razie nie ma co mówić, ale jestem coraz mocniejszy. I to czuję właśnie. Elementy pancerza robią swoje, no wszystko. Kolejne upgrade'y możliwości moich zdolności. Tak jest. I to bardzo cieszy, że czuć jak się rośnie. No i co? Jakiś lucik tutaj może gdzieś będzie? Coś mi się wydaje, że tylko jakiś ghost był upadły. Ale coś go nie mogę znaleźć. Mniejsza o to. Tu się koleś zasiedział trochę w robocie. No cóż. Okej, teraz tak. Skanowanie. Ghost będzie skanował. A ja muszę obronić to stanowisko. Teraz tak. Z tamtej konstrukcji będzie wyjeżdżać ogromna antena. Ona się będzie rozkładać bardzo efektownie. No a w międzyczasie się pojawią dropshipy. I będzie wesoło. O, pięknie to jest zrobione. O, jest dropship, jeden, drugi i trzeci. W stylu bungeowym. Świetnie to wygląda. No tak jest spektakl, który można oglądać. No to ciach. Coś mi się wydaje, że ja cały czas jestem tutaj jakby bez respawnu, więc jak dostanę w pałę, to źle bardzo. Będzie źle ze mną wtedy. A tu jest... Kurczę, no. Gorąco. A może jest do momentu, kiedy uruchomiłem Ghosta, ale tak naprawdę nie chcę tego sprawdzać. Wolę to na życiu jednym załatwić i mieć z głowy, no. Coś tu z gościa wypadło. Cokolwiek jest, biorę. Wszystko z moje. Wszystko. Tak, tych przeciwników jest całkiem sporo, a poza tym będzie jeden taki większy za chwilę twardziel. Warto być w miejscu, w którym wszystko widać. Żeby nic mnie nie zaskoczyło. Nie oflankowało. Ale żebym też się mógł schować. Więc to jest idealne miejsce. O, to jest taki większy też. Tutaj dziady przyszły w ilościach hurtowych. A ja nie mam jak teraz uciec. No, pięknie. Jestem silnie do wycofania. Ładnie. Więc trzeba ich pokroić. Dobra, energia się zresyciła, więc mogę iść szaleć. Piechopierna jest zawsze dobra, więc dlatego warto ten element dopieszczać. O, i super atak też zawsze się przyda. Special ammo full. Kurde, zobaczcie ile się zrobiło tutaj nagle. Ja się tutaj zająłem jakimiś pierdołami. Ci weszli. O, i tu jest twardziel. Się robi teraz niewesoło, bo kolesie mali mnie oflankowali. Mam tu ciasno. Tu pierdoły ciągle jakieś pojawiają. No niedobrze, niedobrze, niedobrze. Trzeba uciekać, żeby się trochę podregenerować może w międzyczasie. Nie, z tym gościem na razie nie mam co walczyć, w sensie takim, że za dużo jest tutaj przeszkadzaczy. Muszę im nastukać. No właśnie, to mnie ktoś goni. Ktoś ostrzeliwuje i niby nic nie robi, ale taki laserek do blaserka i jest usterka.
ćwok. Dobra, a tam to bydle się na mnie... Imion? Co imion? Może... Aha, w momencie, kiedy się tutaj zasłonił. Dobra, czas chyba z tego kalibru go potraktować. Co on na to powie? Aha, musiałbym trafić w niego najpierw, nie? A wtedy lepiej działa. Tak jest, pierdol. No i po gościu. Był chłop, nie ma chłopa. Return to Ghost for details. Coś tam, coś tam. Dobra, skoro muszę wrócić do Ghosta, to wracam do Ghosta. Cannot summon, nie mogę przywołać Ghosta. Pierdziawki mojej bzika. A jak nie, to nie. Dobra, jakieś tutaj są pierdoły, ammo. Zbieram. I tyle. Mission end. Mission end. Skoro mission end, a tu jeszcze szybciutko coś zbiorę. Ammo się przyda. Prędzej czy później. Chyba, że mam full, no jasne. Dobra. Była misji, jest po misji. No i tyle. Przypominam, że to była misja numer 5. A zatem dziękuję. Do następnej części. Nara. Thank you.